A my dzisiaj chciałbym, żebyśmy będziemy mieć, wiecie, mamy przed sobą modlitwę i post przez następny tydzień. I chciałem, żebyśmy zaczęli dzisiaj od takiego fragmentu z Ewangelii Łukasza, 2 rozdział i 37 werset. Od tego wyjdziemy sobie. A 2 rozdział i 37 werset mówi Ewangelii Łukasza w ten sposób, a wcześniej 36 mówi, że była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. I wiecie, to chciałem zwrócić uwagę waszą na samym początku, że post i modlitwa nie jest tylko zarezerwowana dla ciebie i nie jest przeznaczona tylko dla ciebie, żeby dla twojego dobra i dla twoich spraw. Post i modlitwa to jest też służba Bogu. I ta kobieta służyła Bogu postem i modlitwą. Tak? I warto, żebyśmy pamiętali o tym, bo wiecie, my czasami sobie upraszczamy na maksimum po prostu pewne rzeczy i one z powodu uproszczeń tracą swoją siłę. I my będziemy ten, jak co roku, mamy tydzień modlitwy i postu w tym nadchodzącym tygodniu, czyli od jutra. Będziemy modlić się i pościć. Tematy modlitewne zostały wysłane w biuletynie. Jeśli nie dostaliście, to dostaniecie. I sugerujemy, żebyście pościli przynajmniej jeden posiłek w ciągu dnia. I zwykle też robimy to, że tydzień później, czyli w przyszłą niedzielę, te pieniądze, które wydalibyśmy na jedzenie, zbierzemy kolektę i przekażemy służbie, która się zajmuje osobami potrzebującymi. I skąd myśmy to wzięli? Wzięliśmy to z Księgi Izajasza, 58 rozdział. Wrócimy sobie za chwilę do niego, ale to jedno chciałem wyciągnąć, że post, którym Pan ma upodobanie, to jest post, a ten jeden werset wezmę. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. To już by jeszcze można było zrozumieć, ale ten fragment się tu nie kończy. Ten fragment mówi dalej, że podzielisz swój chleb z głodnym i od biednych i bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Post, który nie jest powiązany z dobroczynnością, nie jest pełnym postem. Dlatego my chcemy zrobić choć tyle. Podzielić swój chleb z głodnym, podzielić swój chleb z potrzebującym. To jest ten chleb, którego nie zjadłeś, bo po prostu pościłeś. I ten chleb, wiecie, no nie będziemy przynosić obiadu tutaj, nie? Ale możemy mniej więcej przeliczyć, ile ten obiad kosztowałby. I możemy tą kwotę, którą wydalibyśmy na ten obiad, czy to będzie śniadanie, czy kolacja, przynieść tu w formie pieniędzy i po prostu złożyć na drugą ofiarę i przekazać służbie, która podzieli się tym chlebem naszym z biednym i potrzebującym. Dlatego, że w ten sposób ten post staje się pełny. Przestaje być egoistyczny i skupiony tylko na nas. Gdzie post i modlitwa, właśnie ta Anna służyła Bogu w postach i modlitwach. Ona nie pościła dla siebie, ona pościła dla kogoś.
I post i modlitwa. Powiem to inaczej. Myślę, że wszyscy znamy ten fragment z Księgi Ezechiela, który mówi o wchodzeniu w rzekę, tak? I tak dalej, tam głębiej, głębiej, głębiej. Chcę wam powiedzieć, że kiedyś, kiedy czytałem ten fragment, Bóg do mnie przemówił. I powiedział mi tak. Do rzeki wchodzi się dopiero wtedy, kiedy zaczyna się służyć innym. Wchodzenie do rzeki jest symbolem tego, że zaczynasz służbę innym. Dopóki służysz, twoje życie służy tylko tobie, nie wchodzisz do rzeki. Dlatego, że rzeka, kiedy do niej wchodzisz, i taki jest opis Księgi Ezechiela, zaczyna cię porywać. I w pewnym momencie ty już płyniesz nią i ona cię niesie nie tam, gdzie ty byś chciał, ale tam, gdzie ona cię prowadzi. I to jest służba. Więc gdzieś chciałbym poszerzyć dzisiaj trochę to nasze myślenie. Wiecie, w chrześcijaństwie nigdy nie chodziło tylko o ciebie i nie będzie chodziło o ciebie. Będzie chodziło przynajmniej o Jezusa i o ciebie, nie? Amen? Nie? Życie, które się kręci tylko wokół ciebie, zawsze będzie małe. Będzie twojego rozmiaru. Życie, które się będzie kręcić wokół Boga, zawsze będzie większe, bo będzie przynajmniej zmierzać do Jego rozmiaru. Więc jeśli się dusisz w twoim życiu, to ono musi zacząć orbitować wokół innej gwiazdy i ty nie możesz być tą gwiazdą. Jezus musi być tą gwiazdą. Amen? I wiecie, wtedy nie ma problemu z różnymi rzeczami, z którymi zwykle część ludzi ma problem. Z poświęceniem, z oddaniem, z tym, że ktoś korzysta z tego, co jest twoje i tak dalej, nie? I to widać, to życie z innymi widać w modlitwie pańskiej, tak? Ojcze nasz, nie? Tam nigdy nie ma liczby pojedynczej, zawsze jest mnoga, zawsze jesteś ty i ktoś jeszcze, nie? I ja zadaję od jakiegoś czasu to pytanie, kto to jest ten ktoś jeszcze w Ojcze nasz? Czy jest w ogóle ktoś jeszcze, czy nie? Czy jesteś tylko ty, nie? Kto to jest to my, chleba naszego powszedniego daj nam? Kto to jest to my? Ty i twój pies? No nie. Jest jakiś ktoś, jakiś drugi człowiek, którego Bóg nam ma na myśli, kiedy mówi, uczy nas Jezus mówiąc Ojcze nasz, nie? My musimy mieć jakieś my. I powinno to my być duże. Większe niż twoje życie, to my powinno być większe niż twoja rodzina. To powinien być przynajmniej Kościół. I to powinien być, będzie trudne, uwaga, to powinien być Kościół, w którym wśród my są ci, których lubisz i ci, którzy cię uwierają. To też powinno być my. Amen? Czy Jezus nie uczył nas, żeby się modlić za tych, którzy nas prześladują? Nie? Uczył nas, nie? My nie umiemy się tak modlić, bo nas nikt nie prześladuje. I wiecie, to, że cię ktoś skrytykował, to nie jest prześladowanie, umówmy się. Jak będzie chciał cię ktoś zabić, będzie strzelał do ciebie z kałasznikowa, będziesz uciekać, to będzie prześladowanie. Jak ci, wiecie, podłoży bombę pod dom, to będzie prześladowanie. Ale to, że ktoś cię skrytykował na internecie, to nie jest prześladowanie. Halleluja, amen. Dobrze mówię, nie? No. Mam takie wrażenie, że wiecie, przez tego COVID-a po prostu zepchnęli nas do domów i siedzimy za długo przed kompem. Jest po prostu nagle ta aktywność jakoś niesamowicie wzrosła razem z tym wszystko i po prostu wiecie, już mam poranionych ludzi. O, ten źle napisał do mnie, tamten napisał to. No to nie czytaj, no. Czym cię tam ciągnie? Tak ciągnie cię do tego, żeby ten hejt czytać? Ja wam powiem, czemu nas tam ciągnie.
bo nas nie ciągnie gdzie indziej, tam gdzie powinno nas ciągnąć. Dawid napisał w psalmie 35, tak. Nie, 41. Tak jak jeleń pragnie wód, tak dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed Jego obliczem w świątyni? Myślałem o tym, co powiedzieć o modlitwie. Moglibyśmy dużo rzeczy powiedzieć o modlitwie, jakie są rodzaje modlitwy, jaki ma skutek modlitwa, jak potrzebna jest modlitwa. Moglibyśmy mnóstwo rzeczy powiedzieć. Ale wiecie, jeśli tobie nie chce się modlić, to ta cała nauka na nic jest. To jest po prostu na nic. To opowiadamy o czymś, czego i tak nie będziesz robić, bo ci się nie chce. Tak? Wiecie, Dawid jest niezwykłym królem i niezwykłą postacią w Biblii nie z powodu swoich osiągnięć, choć są niezwykłe. Dawid jest niezwykłą osobą w Biblii z powodu swojej postawy, z powodu swojego serca. I to Bóg powiedział. I wiecie, ta jego postawa jest tu w tym fragmencie. Moja dusza pragnie Boga. Moja dusza już nie chce obrzędów. Nie chce tych wszystkiej chwały. Nie chce, wiecie, tych efektów. Nie chce cudów, nie chce znaków, nie chce zwycięstw, nie chce bogactwa. Ja nie chcę już tego wszystkiego. To mi nie wystarcza. Ja chcę Jego. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Żaden inny Bóg mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie Bóg w drewnie, Bóg w metalu, Bóg w posągu, Bóg w kamieniu, w jakichś drzewach polnych, w gwiazdach. Nie interesuje mnie żaden inny taki Bóg. Mnie interesuje Bóg, który jest żywy. I moja dusza tak pragnie tego, że nie mogę już, że nie ma innej rzeczy i nie umiem już niczym innym tego pragnienia nakarmić. Nie jestem w stanie już po prostu dłużej karmić się substytutami. Nie satysfakcjonują mnie obietnice, cudze opowieści, innego typu doświadczenia i tak dalej. Nie satysfakcjonuje mnie kawałek Bożej obecności. Nie satysfakcjonujemy być blisko Bożej obecności. Ja chcę Jego samego. I myślę, że zanim w ogóle rozmawiamy o modlitwie, to musimy porozmawiać o pragnieniu Boga. Bo wiecie, nie będziesz się modlił, jeśli nie będziesz miał tej chęci, żeby tego Boga znowu posmakować. Nie będziesz się modlił. Albo będziesz się modlił i powiesz sobie, znowu mnie pastor zmusza. Znowu po prostu wymyślili sobie jakieś religijne rytuały i po prostu tydzień nie będę jadł przez niego. I nie spotkasz się z Bogiem w modlitwie. Będziesz się modlić do sufitu albo do ściany, albo nie wiem, gdziekolwiek się modlisz, do przedniej szyby w samochodzie. Będziesz się modlić w pustkę. Będziesz samotny w tej modlitwie. Nie domodlisz się do niczego i nic nie osiągniesz, albo bardzo niewiele, jeżeli nie będzie w tobie tego pragnienia. Jeżeli twoja dusza nie będzie pragnąć Boga żywego. Jeżeli to pragnienie nie będzie tak duże, że będziesz gotowy rzucić wszystko i pójść i się modlić. I nie modlić się, wiecie, tak jak współczesny chrześcijanin się modli. Boże, przepraszam Cię za to, proszę Cię o to, dziękuję Ci za tamto, amen. To jest modlitwa. To jest lista zakupów.
A modlitwa to nie jest koncert życzeń. Modlitwa to jest spotkanie duszy, która pragnie Boga żywego z Bogiem, który tęskni do niej. To jest modlitwa. I wiesz, jeśli nie ma ani jednego takiego momentu, w którym po prostu myślisz sobie, ja już po prostu zapadłem się, ja już nie mogę dłużej i po prostu gdzieś intuicyjnie, gdzieś na drodze, nie wiem, przy zakupach, zaczynasz się modlić i mówisz, Boże, już nie mogę, muszę po prostu rzucić to wszystko, gdzieś pójść i się pomodlić, bo chyba uschnę. Jeśli tego nie ma, to coś złego się stało z twoim duchem. Coś niedobrego się stało. I wiecie, nie naprawi tego większa ofiara. Nie naprawi tego większe poświęcenie. Nie naprawi tego jakaś służba i zaangażowanie. Nie naprawią tego piękne słowa i nie naprawią tego bogate jakieś uczynki dobre. Bo Bóg tego nie chce i nie potrzebuje. Bóg chce ciebie. I Bóg chce, żebyś go pragnął. I wiecie, to pragnienie Boga jest w każdym dziecku Boga. Wiecie, za kim rozgląda się taki mały noworodek? No nie ogląda się za nowym telefonem. Kluczyki do samochodu to go interesują później, bo to jest fajne do gryzienia. Nie? To małe dziecko rozgląda się tylko za jedną osobą. Za rodzicem. To go interesuje. I ono z tym dzieckiem chce być. Amen? Znacie to wszyscy rodzice, myślę. Że dziecko przybiega do ciebie, siada ci na kolanach, przytula się i zastyga. Bo to jest to, o co mu chodziło. Tak? Przytulasz to dziecko i nie boisz się, że on z tylnej kieszeni wyciąga. Jak cię już mam tu przy sobie, to teraz ci wytłumaczę, po co tu przyszedłem. Nie. To dziecko interesuje to, żeby być z tym rodzicem, pobyć z nim trochę, mieć go dla siebie. To jest to, co było w Dawidzie. I Bóg go natchnął, żeby to napisał, żebyśmy my o tym nigdy nie zapomnieli. Moja dusza pragnie Boga. Już niczego innego. Jego samego. Jeżeli Jego zapragniesz, to Go znajdziesz. Jeżeli tego pragnienia w tobie nie będzie, twoja modlitwa zamieni się w formułki, a twoje życie z powodu braku żywej modlitwy zamieni się w religię i umrzesz w niej, bo cię zabije. Ale jeśli... I wiecie co? Ja wierzę w to, mniej więcej od 20 lat słyszę co jakiś czas to samo proroctwo albo słyszę tą samą wizję. To samo. Słyszę, jak ludzie mówią, widziałem malutkie ogniki, które stawały się coraz większe i tu się zapalił jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, tu piąty, tu ten. I potem te ognie zaczęły palić się coraz większym płomieniem i łączyły się w jeden duży. Od 20 lat słucham tego. Wiecie, myślałem, że tu jest mowa o przebudzeniu.
Ale dzisiaj myślę, że to nie ma mowy o przebudzeniu. To jest mowa o tęsknocie do Boga. I wierzę, że ten ognik pali się w każdym na nowonarodzonym wierzącym. W każdym człowieku, który chce i szuka Boga, pali się ten malutki ogieniek tego pragnienia Boga żywego, już bez tych wszystkich dodatków i bez tych wszystkich, wiecie, bez tego całego sztafażu Jego samego. I On się w tobie też tli. Bo Bóg w Starym Testamencie powiedział, że nie pozwolisz, kapłanów nie pozwoli, żeby ogień Boży w świątyni zgasł. I był kapłan, który pilnował, żeby ten ogień się cały czas świecił. I dziś mamy doskonałego arcykapłana, Jezusa Chrystusa, który w świątyni, która jest w niebie, wstawia się za nami i On nie pozwoli, żeby ten ogień w tobie zgasł. Ale ty musisz do tego ognia podejść i przyłożyć do niego twoją duszę, żeby ona zapłonęła tęsknotą za Najwyższym. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. I to pragnienie przyciągnie cię do prawdziwej modlitwy, w której już nie szukasz spraw i rzeczy, nie szukasz władzy, zwycięstwa, szukasz Boga. I to szukanie doprowadzi cię do miejsca, w którym Go znajdziesz. Bo Bóg powiedział, że jeżeli będziecie mnie szukać, to mnie znajdziecie. I wiecie, my ciągle tego nie rozumiemy. My ciągle musimy przypominać sobie na nowo, że znaleźć Boga to znaleźć wszystko, czego potrzebujesz, bez wyjątku. My ciągle myślimy, że okej, dobra, Jezus, okej, ale są jeszcze inne sprawy. Jest to. I po prostu zapominamy o tym, że Jezus przyszedł zmienić cały świat, a nie tylko jego kawałek. I kiedy ty go w końcu znajdziesz i On pojawi się w swojej obecności w twoim życiu i On odnajdziesz go ty w twoim życiu, to znajdziesz wszystko. I jeżeli ty twoje pragnienie pchnie cię do poszukiwania i to wtedy jest to autentyczne szukanie Boga, bo niektórzy ludzie szukają Boga dla władzy, niektórzy szukają dla sławy, niektórzy szukają dla uzupełnienia jakichś kompleksów. Mnóstwo jest motywów, dla których ludzie szukają Boga. Dlatego Go nie znajdują. Ale jeżeli szukasz Boga dla Niego samego i znajdziesz Go, to zobaczysz, że Bóg jest odpowiedzią na wszystko. Na wszystko. Wiecie, dlaczego my nie rozumiemy, jaka jest różnica między uwielbieniem i śpiewaniem chrześcijańskich piosenek? Bo jesteśmy za daleko Boga. Jeszcze nie słyszeliśmy tego, jak się Go uwielbia tam bliżej Boga, w niebie. I dlatego nie wiemy, czym jest prawdziwe uwielbienie, więc sobie wyobrażamy i wiecie, w tym wszystkim gramy nie wiadomo jaką rolę. Dlatego, wiecie, lekceważymy sobie jakość, lekceważymy sobie zaangażowanie i mnóstwo różnych innych rzeczy, bo tak wyobrażamy sobie uwielbienie. No i trudno nawet jest z tym walczyć, bo co z tym zrobić? Co tam przeciwstawić? Ale jeżeli choć raz w modlitwie spotkasz się i słyszysz, jak śpiewają aniołowie, to cię zmieni na wieki. Nigdy już nie będziesz myślał o uwielbieniu tak samo. Nigdy cię nie zadowoli ta muzyka chrześcijańska, którą się nazywa worship. Bo w tym nie ma tego czegoś. I to samo odmieniłbym przez wszystkie przypadki, które dotyczą każdego aspektu naszego życia.
My nie rozumiemy, co to znaczy zaangażować się w życie Kościoła i służyć Bogu Najwyższemu, bo po prostu skąd mielibyśmy to rozumieć, skoro Kościół to jest tylko to, co widzimy i słyszymy i dotykamy. Ale jeżeli spotkasz się z Najwyższym i żyjesz w Jego obecności choć chwilę, to zrozumiesz, dlaczego wszelkie stworzenie, po prostu życie gotowe jest istnienie oddać, żeby Mu służyć. Bo nie ma większej wartości. Nie ma. I Pan, który nawiedza nas, to jest Pan, który jest wszystkim. Wiecie, jak spokojna jest dusza moja, jak dzieci odstawione od matki. Tak pisał Dawid o swojej modlitwie. Bo to dziecko, które pragnie Boga żywego i szuka je, to je znajdzie, bo to pragnienie jest pragnieniem Boga, a nie tego, co Bóg ma. I dlatego się w końcu uspokaja. I w końcu chrześcijanin żyje w satysfakcji i zadowoleniu, a nie w ciągłym nerwowym poszukiwaniu kolejnych rzeczy, które musi osiągnąć, żeby doznać jakiegoś ukojenia i zaspokojenia. I wtedy też rozumiemy post. Niektórzy chcą postem zmusić Boga do działania, tak jakby Bóg był zły i złośliwy i się uparł, że akurat dla ciebie nie będzie działać. Tego lubię, ale ty jeszcze się musisz postarać, więc będziesz pościć więcej niż on i nie narzekaj. Diabeł do was to mówi, jeśli to słyszeliście kiedykolwiek. Diabeł do was to mówi. Nie. Post nie służy do tego, żeby przekonać Boga. Post służy do jednej rzeczy, żeby ujarzmić nasze ciało. W drugim liście do Koryntian święty Paweł to pisze i mówi, że poganie mają zasłonięte oczy i kiedy czytają Mojżesza, Żydzi też nie widzą Zbawiciela, bo jest zasłona na nich oczach i w Panu jest zdjęta. I ta zasłona, moi drodzy, to nie jest jakiś mistyczny, duchowy jakiś, nie wiem, szara mgła. I ona znika. A nie. Zasłona, moi drodzy, to jest Twoje ciało. To są roszczenia Twojego ciała, które są dla Ciebie ważniejsze niż Bóg. Przecież mi się należy, ja potrzebuję i tak dalej. I wiecie, jeśli ty chcesz, Bóg będzie uznawał to, ale ty będziesz ślepy i ciągle nie będziesz widział tego, którego chciałbyś zobaczyć. Bo zasłona jest zdjęta wtedy, kiedy my robimy to, co Paweł. Ujarzmiam moje ciało i umartwiam moje ciało, żebym przypadkiem nie będąc zwiastunem dla innych, sam nie został odtrącony, prawda? A wcześniej mówi, żebym nie uderzał w próżnię i na ślepo. Post ma ten cel. I post po hebrajsku jest tsom, to znaczy zamknąć usta. Po grecku chyba nesteo i oznacza wstrzymać się. Jest związany niestety z niejedzeniem. Wiem, że były takie koncepcje, że można pościć od internetu. I wiem, że dla młodego pokolenia post od internetu to jest po prostu najgorsza rzecz na świecie. To akurat jakby się odłączyć od kroplówki, to w ogóle nie wchodzi w grę, nie? Więc zobaczcie, jaką ulgę wam dzisiaj przyniosłem. Post znaczy nie jeść. I kiedy rzeczywiście pościsz, Twoje ciało się uspokaja. Trochę ten metabolizm spowalnia i robi się cisza w Twoim ciele. I zaczynasz się orientować, jak bardzo Twoje ciało krzyczało do Ciebie różnych rzeczach i różnych rzeczy chciało,
Nagle się ucieszyło i tego hałasu nie ma. To jest post. Kiedy ten hałas cichnie, lepiej słyszysz Ducha Świętego, który mówi do ciebie. No i chyba muszę na tym zatrzymać się. Mam parę jeszcze punktów, ale nie ma szansy, żeby tam pójść dalej. I kiedy zapragniesz Boga i szukać Go będziesz i znajdziesz Go, to po prostu zrozumiesz, po co ty tu jesteś i co ty masz tu do zrobienia. I tego nie da się w żaden inny sposób osiągnąć. I myślę, że nam w Polsce nie brakuje zrozumienia Słowa Bożego. Nam nie brakuje organizacji. Nam nie brakuje nawet chęci. Nie brakuje nam nawet pieniędzy i umiejętności. Nam brakuje czegoś innego. Nam brakuje modlitwy. Nam brakuje tego czegoś, co przychodzi z nieba. Nie da się tego ani kupić, ani na to zapracować, ani zasłużyć sobie. To przychodzi jak rosa z nieba na ziemię Izraela, na którą Bóg spoczywa Jego oko. I powiedział, że jak wejdziecie do tej ziemi, to moje oko będzie na tej ziemi i będzie rosa na codziennie na tym rano, która będzie nawilżać wasze pola i będę zsyłał deszcz we właściwym czasie. I kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, staje się inny. Bo nie można spotkać się z Jezusem i pozostać takim samym. To jest coś, co cię zmienia na zawsze. I kiedy się z Nim spotykasz, zaczynasz w końcu rozumieć, na czym życie polega i o co w Nim tak naprawdę chodzi. Jeśli nie zapragniemy Boga, będziemy się błąkać na bezdrożach własnych pomysłów na życie. Będziemy ciągle próbować nowych pomysłów na rozwiązanie naszych problemów. I ciągle będziemy niezadowoleni, że one ciągle nie przynoszą zadowalających nas efektów. Jedno rozwiązują, a dwie rzeczy psują. Bo tak jest wszystkim, co nie przychodzi z nieba. Po prostu nie jest doskonałe. Ale jeśli z Nim się spotkasz, mnóstwo rzeczy wejdzie do twojego życia. Jeśli spotkasz się z Bogiem, będziesz wiedział, kto należy do Niego, a kto nie. I nie będziesz potrzebował do tego deklaracji. Będziesz wiedział, kto jest z Niego, blisko Niego, kto nie. Będziesz wiedział, kiedy Bóg przez kogoś mówi, a kiedy Bóg nie mówi przez kogoś. Będziesz wiedział, dokąd On cię prowadzi i będziesz wiedział, gdzie na pewno cię nie prowadzi. Będziesz wiedział, gdzie jest i gdzie Go nie ma. Będziesz wiedział, gdzie jest Jego pokój, a gdzie Jego pokoju po prostu dawno ten pokój został strząśnięty jak proch. Będziesz wiedzieć te rzeczy, bo będziesz znał Jego. Blisko. Blisko. Będziesz wiedzieć o rzeczach, których nie miałbyś prawa wiedzieć. I nie dlatego, że jesteś prorokiem, ale dlatego, że jesteś dzieckiem Boga Najwyższego, a cały naród, ród Boży ma ducha proroczego.
wszyscy. Bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Amen? Gdzie on jest, ten duch proroctwa? W szufladzie? Gdzie on jest? Trzeba sobie na niego zarobić? Nie. On się odzywa, kiedy prorok przychodzi do twojego życia. Jezus Chrystus. Wtedy z Nim rezonuje wszystko, co jest od Niego włożone w ciebie. Nauczycie się mówić jak On, bo będziecie wiedzieli, co to znaczy mówić jak On, bo Go słyszeliście. A kiedy zaczniecie mówić jak On, to ludzie nie będą słyszeli was, będą słyszeli Jego, który mówi przez was. I zdrowie będzie przez was przechodzić do czyjegoś życia. I zbawienie będzie przechodzić do czyjegoś życia. I zmiany będzie przechodzić do czyjegoś życia. I mądrość będzie przechodzić do czyjegoś życia przez ciebie. Dlatego, że Duch Chrystusa, Duch proroctwa będzie w tobie ożywiony. Ale ten ogień musi podpalić twoją duszę. A ona musi zapragnąć Boga żywego. Tak, że już nic więcej cię nie obchodzi. Nic. I Panie, modlę się, bo dzisiaj dałeś nam to słowo i ono jest z nieba do nas. A my nie chcemy go stracić i nie chcemy go zlekceważyć. Nie chcemy potraktować go jako kolejnego słowa. I modlę się, aby Twój Duch Święty pomógł nam ten ogień, który Ty ciągle w nas podtrzymujesz, odnaleźć i zbliżyć do Niego naszą duszę. I wierzę Ci, Panie, że czynisz to. Że my zapragniemy Ciebie tak, jak zawsze chcieliśmy. Tak, jak wiemy, że możemy. Że to pragnienie pomoże nam i po prostu odnajdziemy Ciebie w naszym życiu, tam, gdzie jesteśmy, w tym, gdzie jest, czym jesteśmy. I pomożesz. I w ogóle nawiedzisz nas na sposób, na który zawsze tego pragnęliśmy. I będzie nasza dusza zadowolona i usatysfakcjonowana Twoją obecnością. Będziemy Twoi, a co to Twoje, będzie nasze. Amen. Powstańmy. Może jesteś tutaj dzisiaj, nie wiem, pierwszy raz, albo nawet nie, albo słuchasz mnie pierwszy raz i też pragniesz tego Jezusa Chrystusa gdzieś znaleźć w twoim życiu. Chcę powiedzieć ci, że ten pierwszy krok jest bardzo łatwy. To nie jest trudne. Ten pierwszy krok polega na tym, że go potrzebujesz zaprosić do swojego życia. I powiedzieć: Panie, ja potrzebuję Ciebie. Chcę, żebyś wkroczył do mojego życia. I chcę Ci pomóc. Chcę, żebyśmy pomodlili się razem, Ty i ja, do Niego. Akurat jest jedna modlitwa, której Bóg zawsze, na którą zawsze czeka i zawsze na nią odpowiada. To jest ta modlitwa, w której człowiek chce zaprosić go do swojego życia. I wiem dlatego też, że jeśli jesteś tu i słyszysz mnie teraz, to wiem, że Bóg mówi do ciebie: chcę, żebyś mnie zaprosił. Jeśli zrobisz to dzisiaj i zaprosisz go, on przyjdzie do twojego życia. A razem z nim wszystko to, kim on jest, wszystko to, co on ma.
Chciałem, żebyś pochylili głowy i razem ze mną pomodlili się. I kiedy ci, którzy nas słuchają, pomódlcie się razem z nami. I zaprośmy Chrystusa do naszego życia. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe stare moje życie. Teraz przychodzę do Ciebie. Przyjmuję Twoją ofiarę. Niech mnie oczyści i zbawi. Oddaję Ci moje życie w Twoje ręce i zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca. Wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Będę Cię naśladować. Będę za Tobą podążać. Będę się od Ciebie uczyć przez resztę moich dni. Amen. I jeśli modliłeś się pierwszy raz taką modlitwą, to Bóg Cię zbawił. Zbawił Cię. To nie jest tylko jakaś formułka. To jest otwarcie duchowych drzwi dla Boga, który wszedł do Twojego życia i zmienił Cię. I Twoje życie będzie inne. Będzie się po kolei zmieniać na lepsze, a Ty będziesz stawać się innym człowiekiem, takim, jakim Cię Bóg stworzył. Amen. Uwielbiamy Jezusa.